Hej kochani, dziś zapraszam Was na test na żywo, długo, długo oczekiwany, Kylie Lip Kids. Już tyle osób do mnie pisało, ja nie zliczę tych komentarzy, gdzie pisaliście, że mam wypróbować te lip kity. I tak, zaopatrzyłam się też już w te polskie podróbki, które będziemy sobie do nich porównywać, ale dziś będzie pierwszy raz z tymi produktami. Jeszcze ich nigdy nie używałam, nie wiem jak pachną, nie wiem jak wyglądają na ustach, robimy sobie test na żywo. Coco K i Dolce K to są te dwa, które dziś będziemy testować, także bez gadania przechodzimy do testowania. Dobrze, jesteśmy z bliska i najpierw przetestuję sobie ten jaśniejszy, ponieważ jest jaśniejszy, łatwiej będzie go chyba zmyć. No zobaczymy, w każdym razie będę chciała też przetestować sobie trwałość tych produktów i wrócę do Was za kilka godzin. Teraz wychodzę z domu, mam takie ważne spotkanie, na którym na pewno będę pić kawę i zobaczymy sobie jak... Miałam z Wami otwierać. Jak to się trzyma? Tu mamy błyszczyk, czy tam pomadkę. Całkiem spora pojemność. Ja miałam już te takie podróbki z AliExpress, które wywaliłam, bo śmierdziały i były okropne. I były mniejsze od tego. Tak wygląda. No i konturówka jak to konturówka. Kolor bym to określiła taki typowy mój kolor, jaki używam zwykle. Ale najpierw słuchajcie, konturówka. Zwykła kredka. Obrysuję sobie nią usta. Okej, okay. Jest spoko, dobrze się rozprowadza, mięciutka. I teraz słynny matte liquid lipstick. Pachnie pięknie, waniliowo. Trochę bardziej niż te pomadki z Maca. Jest to bardzo waniliowy zapach, myślę, że nie każdemu się spodoba, że nie lubicie takich zapachowych pomadek. No i pierwszy raz teraz z Kylie. O, trochę nam tu słońce wyszło. Słuchajcie, to zastyga. Czuję, że teraz właśnie wtapia się jakby w usta. Jest to taka wanilia, która po chwili staje się gorzka. O, już mam na zębach. Okej, okay, już wysechł. Zaraz Wam pokażę jeszcze z bliska. Tak to wygląda. Jak widzicie, wchodzi tutaj pomiędzy zmarszki, wysycha. Formuła nie jest lepiąca. Jest bardzo to przyjemne. Praktycznie nie przenosi się na palec. Może odrobinę. Tutaj oczywiście jest charakterystyczne odcięcie, tu gdzie malowaliśmy i podejrzewam, że to się będzie zjadać. Ale ten kolor bardzo, bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że Coco K. Muszę przyznać, że kolor jest przepiękny, bo jest dość... jest różowy, jest nudziakowo różowy, ale wpada moim zdaniem w chłodne tony. Bardzo ładny kolor, naprawdę bardzo ładny. Także teraz zmywam ten i malujemy się ciemniejszym i w ciemniejszym już zostanę. Oczywiście najchętniej bym została w tym kolorze, bo jest prześliczny, ale muszę przetestować też drugi. O nie, skończyły się moje pisotki. Jest ostatni. Nie schodzi tak łatwo. O kurczę. Liner się trzyma. O, to będą kosmetyki długotrwałe. Ulala. Słuchajcie, prawie mi się udało wszystko usunąć, ale też nie do końca. W takim razie teraz Dolce K i w tym kolorze już zostanę i później Wam się w nim pokażę. Ulala, jaki ciemny kolor. Dolce K, najbardziej chyba znany kolor z kolekcji Kylie, najbardziej poszukiwany. Dobra, niech sobie teraz przeschnie. Ale ja chcę porównać jedną rzecz. Jeśli chodzi o zapach pomadki Jeffree Star i Lime Crime, tak mi się ten zapach kojarzy. Ten akurat nie ma zapachu. Właśnie niektóre Jeffree nie mają zapachu, natomiast Lime Crime pachną. Nie, mają troszeczkę inny zapach. Ten jest bardziej jednak waniliowy. Już zastyga. Szczerze to nie jestem do końca przekonana co do tego koloru Dolce K. Jest to kolor taki brązowy, bardzo zimny. Myślę, że do kogoś, kto ma ciemną karnację, będzie super pasował, natomiast do mnie z jasnymi włosami, jasną karnacją, no nie jestem przekonana. Słuchajcie, kochani, ja teraz uciekam. Pojawię się tutaj za kilka godzin, jak wrócę. Pewnie już z inną fryzurą, ponieważ idę też między innymi ułożyć sobie włosy. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, to kosztuje $29. Więc praktycznie stówkę, albo ponad stówkę z przesyłką. Bardzo, bardzo dużo. Oczywiście są znane, dlatego że Kylie je wypuściła. Kylie z ikoną teraz... wszystkich chyba młodych ludzi zdegradowała swoją siostrę Kim Kardashian i to ona jest teraz rządzicielką Instagrama, to wszyscy wiemy. Natomiast ja tu jestem po to, żeby przetestować, czy te pomadki są faktycznie dobre, czy nie, no bo jest na nie ogromny hype. Póki co ten pierwszy kolor Coco K bardziej mi się podobał niż Dolce K, ale
podsumujemy to później. Wracam do Was za jakiś czas. Cześć kochani, wróciłam już do domu. Już Wam mówię, która godzinka, jest 9 wieczorem, a makijaż robiłam o 13. Także mamy 8 godzin testu i jak widzicie, jeszcze Wam zaraz pokażę z bliska, mam tutaj resztki pomadki. Zauważyłam, że do 6 godzin pomadka trzymała się świetnie, była naprawdę prześliczna. Natomiast później zaczęła się wycierać konturówka i tutaj właśnie się troszkę powycierała. To mnie bardzo zdziwiło, bo myślałam, że konturówka utrzyma się troszeczkę dłużej. No oczywiście w środku się zjadła, ale zjadłam w tym czasie 3 posiłki już i wypiłam 2 kawy i jeszcze wody sporo, więc dlatego już Wam pokazuję z bliska. I tak to wygląda. W środku się zjadła, ale nie zjadła się tak jakoś brzydko, wiecie, nie mam takiej równej tej krechy, która mi oddziela, także nie jest tak źle. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolor, to ja nie jestem jakoś tak mega zachwycona tym Dolce K, ale wszyscy mnie dziś zaczepiali i pytali, czym ja jestem pomalowana. Wszystkie koleżanki mówiły właśnie, że wow, jaki masz kolor na usach. Ja mówię, właśnie to jest Kylie. Także jeżeli chodzi o trwałość, jestem bardzo zadowolona. Usta nie są wysuszone, nie mam żadnych skórek. Wydają się takie dosyć gładkie. Pomadka się nie lepi. Ma fajny dosyć smak i zapach, którego później już w ciągu dnia nie czuć, wiadomo, że się ulatnia. Natomiast bardziej podoba mi się ten kolor Coco K. Uważam, że mi bardziej pasuje, ponieważ jest jaśniejszy do jaśniejszej kary, jaśniejszych włosów i tak dalej. Ale Dolce K na pewno dla osób, które ma ciemniejsze włosy. Wyobrażam sobie, że wszystkie brunetki po prostu będą wyglądać w nim super, a szczególnie te opalone. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten test. Ja na pewno będę używać tych kosmetyków. Są świetne. Muszę przyznać, że pomadki są świetne i się sprawdziły. Będę je też porównywać do podróbek. No niestety, Lovely, zrobiliście jedną wielką podróbę. Niech mi ktoś powie, że to nie jest podróba, która nawet się podobnie nazywa. I chyba kolory nawet mi się zgadzają, bo ta pink to jest właśnie taki jak ten Coco K. Zobaczcie, mam tutaj tą podróbę z Lovely. Oczywiście tańsze. Zobaczymy, czy tak samo dobre. Ktoś powie, że to nie jest podróba. Lovely, totalna podróba, no ale wiadomo, że ludzie będą kupować, bo chcą zobaczyć, czy to jest tak samo dobre. Ja dla Was przetestuję, czy to jest tak samo dobre. Kochani, mam też z Kylie cienie, które już testowałam i mi się podobają, ale chcę je też porównać do palety Shanexo, bo podobno z tej palety Kylie skopiowała, w sensie nie ona sama, ale ten, kto robił, skopiował te cienie. Paleta Kylie jest droższa, paleta Shanexo kosztuje 12 dolarów, więc sobie to porównamy. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten test. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli Wam się podobał. No i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!